Hej, witajcie. Jeszcze chwilę będę szukał jakiegoś odpowiedniego ujęcia z tym akwarium w tle, ale mam nadzieję, a może inaczej, może ktoś z Was zna się trochę na tym i podpowiedziałby mi, jak tu się ustawić, żeby to jakoś wyglądało. Bo trochę jest jeszcze prześwietla te światełka, które mam, a może powinienem to jakoś inaczej ustawić, albo inny kąt. No nieważne. Jakoś tak bez nie wiadomo jakichś tematów, ale jak tam wasze życie w oddaleniu od innych, bo chyba tak trzeba powiedzieć, prawda? Jak na to nie patrzę, to już 2 tygodnie spędzam w domu i zaczyna to przypominać taki trochę prawdziwy film, taki, nie wiem, na temat zombie czy jakiś epidemiologiczny, gdzie rzeczywiście brakuje jeszcze tylko tego, żeby jedzenie dowozili panowie w kombinezonach i tyle. Tak naprawdę bardzo mocno ograniczamy jakiekolwiek kontakty międzyludzkie i wychodzenie. Jedyne co robię, to raz na kilka dni biegam po lesie głęboko, gdzie tylko dzikie zwierzęta spotykam, a nie ludzi. I to wszystko. Wstajemy rano, jemy śniadanie, potem zaczyna się praca. Syn zaczyna szkołę. Praca zdalna ma swoje plusy i minusy oczywiście, i chociaż mnie osobiście bardzo pasuje ten układ i chwalę go sobie, choć brakuje mi bez wątpienia tego jeżdżenia, bo jak wiecie, intensywnie bardzo podróżowałem przez ostatni rok czasu i teraz nagle jak gdyby siedzę na miejscu, więc człowiek zaczyna jak gdyby tak odruchowo myśleć, że coś powinien więcej zrobić, że coś powinno więcej się wydarzyć i nic z tej rzeczy jak gdyby się nie dzieje póki co, więc staramy się jak gdyby wszystko dobrze planować, żeby niepotrzebnie nie ryzykować, czyli listy zakupów wróciły, kartki i na bazie tego decydujemy, w którym momencie trzeba już jechać do sklepu i po prostu coś kupić. Utrudnione są te zakupy, bo coś, co kiedyś zajęłoby mi pewnie 10-15 minut, teraz trzeba czekać, aż liczba osób w sklepie będzie dopuszczająca, że tak powiem, do wejścia do środka, więc spędza się długi okres czasu czekając na zewnątrz tak naprawdę. I przypomina mi się to naprawdę, to co się działo hen lat wstecz, nie wiem, 20 parę albo więcej, kiedy jeszcze takie kolejki widziałem na własne oczy i stałem w takich kolejkach w zasadzie co weekend, kiedy mama wysyłała mnie po duże zakupy. Jeżeli chodzi o pracę, to bardzo dużo wideokoli, bardzo dużo rozmawiania przez kamerę i głosowe tak naprawdę, tak żeby podtrzymać tą komunikację i nie ograniczać jej do pustego tekstu, ale ze swojej strony staram się też bardzo mocno czytać branżowe jakieś opracowania i tak dalej, patrzeć jakie są trendy, co się dzieje w tym dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, bo tak naprawdę z dnia na dzień inne rzeczy się dzieją, więc dużo myślenia też koncepcyjnego w tym wszystkim się robi. I to powoduje, że są różne pomysły i czasami aż taka bezsilność bierze, że nie da się wszystkiego zrobić. Udało się też wrócić do paru starych rzeczy, których dawno nie robiłem i troszkę na nich spędzić czas. Więc ciekawie jest zupełnie inaczej i tak naprawdę pytanie, ile jeszcze to potrwa, chyba sobie wszyscy zadajemy. I ten, kto wie, pewnie wygrałby w totka, gdyby dobrze wszystko sobie zaplanował. Ale też mówię o tym, że w tym całym działaniu i w tym wszystkim, co się dzieje, warto tak z mojej perspektywy myśleć też o tym, jak wrócić potem na dobre tory, jak potem to wszystko uruchomić ponownie, żeby działało tak, jak powinno. Teraz sobie uświadomiłem, że być może ten na powietrze, czy troszkę buczeć w tle. Zobaczymy, odsłucham sobie ten materiał i najwyżej będę wyłączał te mało efektowne bąbelki, które tutaj z tyłu są. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni i zdrowi. Tyle z mojej strony. Jutro widzimy się w karierowym wtorku. No i powoli jakoś wchodzimy w ten tydzień. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!